Uroczystym występem przedszkolaków świętowano zakończenie termomodernizacji przedszkola nr 39. Wyjątkowa i zabytkowa placówka, do której uczęszcza 150 dzieci, przeszła całkowitą przemianę, która trwała ponad rok. To jest budynek zabytkowy. Termomodernizacja obejmowała i wewnątrz, i zewnątrz. Ocieplenie budynku było w środku, ponieważ to jest zabytek, więc nie można na zewnątrz. Wymieniono okna, całą kotłownię, centralne ogrzewanie na ogrzewanie gazowe. Specyfika budynku zabytkowego jest taka, że musieliśmy na przykład zabudować okna drewniane, nie mogliśmy używać plastikowych. To, co cieszy, to fakt, że angażują się nie tylko urzędnicy, nie tylko wykonawcy, ale angażują się w ten cały proces rewitalizacji, remontu i nauczyciele, ale też rodzice. Po to, żeby nasze pociechy miały i ładniej, i cieplej, i bardziej komfortowo. W naszych przedszkolach realizowane jest wiele cennych procesów wychowawczych. Dlatego warto, żeby to wszystko wzmocnić dobrymi procesami inwestycyjnymi. Nauczycielom życzę wszystkiego, co najlepszego. Rodzicom pociechy z dzieci, a dzieciom dużo uśmiechu na co dzień.